Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Dla tych, co mnie nie znają, nazywam się Markowicz Michał. I dzisiaj poproszono mnie, żebym w te dni, które teraz siedzimy w domu, niektórzy mają kwarantannę, niektórzy nie wychodzą, przygotować coś, pokazać coś prostego, coś, co może urozmaicić nasz obiad. A de facto chodzi o to, żeby z czegoś prostego zrobić coś fajnego. Tak jak powiedział kiedyś mój kucharz, że szefie, nie sztuka jest zrobić jak się ma. Także dzisiaj na pierwszym planie będzie nasz ziemniak. Do tego będzie czosnek, cebula, boczek. Muszę się pochwalić, że to jest boczek wędzony przez mojego tatę. Masło, ocet, sól, pieprz. Tu mamy rosół, może to być bulion warzywny, także jeżeli ktoś by chciał mieć danie wegetariańskie, może być bez boczku, może być bulion warzywny. Boczek możemy zastąpić pieczarkami, ale możemy też zastąpić czymś innym. I o co chodzi? Musimy boczek pokroić drobną kostkę. Tu mamy ziemniaczki też pokrojone w drobną kostkę. Za chwilę je skończę z wody. Czosnek i cebulę kroimy. Najpierw przesmaczamy boczek. To będzie taka polska wersja risotto. Czemu? Ponieważ przygotowuje się na takiej samej zasadzie. Posmażymy boczek, dodamy cebulkę, dodamy czosnek. Trochę nam się tutaj podsmaży. Mamy oliwę, ale oliwa jest przeznaczona do smażenia. Akurat ta. Na niej możemy smażyć, bo nie na wszystkich możemy smażyć. Ponieważ... Nie na wszystkich oliwach możemy smażyć, dlatego że na niektórych wytwarzają nam się transizomery, czego byśmy nie chcieli. Świetnie. To nam się już wszystko podsmażyło. Także możemy dodać sobie ziemniaki. Ziemniaki pokrojone też w drobną kostkę. To jest bardzo ważne, ponieważ im drobniej będą pokrojone, tym szybciej nam się ugotują. Ale nie może być też za drobne, żeby nam się nie rozkładać. Także delikatnie jeszcze sobie podsmażamy. I dodajemy bulion. Na takiej samej zasadzie to wszystko wygląda, jakbyśmy robili risotto. Teraz bulion nam będzie odparowywał, ziemniak puszczał skrobie, czyli zagęszczał całe to nasze danie. Na końcu możemy dodać pokrojony szczypiorek, natkę pietruszki, kolendrek. To co woli lub to co lubi. Świetnie, ziemniaczki już mamy gotowe, już są miękkie i teraz co? Damy troszeczkę octu, dosłownie 4 kropelki. Chodzi o to, żeby, bo nawet teraz, gdy je zdejmiemy, one się cały czas gotują, a dając octu, zatrzymamy po prostu proces gotowania. Troszeczkę nada nam nutkę, małą nutkę smaku. Może to być octu jabłkowy, tak jak tutaj teraz dałem, a może być orzechowy, może być figowy, jaki tylko mamy w domu. Teraz damy zimne masło. I w momencie, gdy dajemy masło, zdejmujemy już z ognia i delikatnie kucimy. Masło nam teraz powoduje to, że cały ten soki tutaj mamy się zagęszczą. Masło nam to wszystko zwiąże. Delikatnie. I teraz na końcu tylko dodamy jeszcze sobie zieleninę, wykładamy na talerz. I mamy gotowy dodatek w postaci ziemniaczków. Super, świetnie. Elegancko, elegancko. Jeszcze dodamy trochę koperku. Krystianek przyszedł się pochwalić swoją nową zabawką, którą się będziemy zaraz pewnie bawić, tak? No to była to zabawka. Dobrze. Wykładamy sobie tutaj na talerz. Proszę uprzejmie. Do tego teraz możemy, jako danie obiadowe, możemy dołożyć sobie kawałek mięsa, usmażony filet, usmażony, ugrillowany filet, kawałek ryby, mogą być krewetki, owoce morza, może być to ser, co tylko mamy. A ja tutaj mam dwa rodzaje sera, sery są wegańskie. Pamiętajmy, że
musimy też uważać w te dni, kiedy siedzimy w domu. Pewnie często zaglądamy do lodówki, żeby później tego wszystkiego nie pożałować. Także moje danie już jest gotowe. Wyszło pewnie rewelacja. Ale jestem ciekawy, co wy wszyscy o tym sądzicie. Z jakimi problemami kulinarnymi się zmagacie. Jakie macie kulinarne wyzwania. A może co byście chcieli, żebym wam pokazał. Jestem ciekawy. Lajkujcie, piszcie komentarze. Smacznego!